Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. ratyfikacji traktatu lizbońskiego przez Niemcy, bilansu zysków i strat z tytułu obecności Polski w Unii Europejskiej, czy projektów ideologicznych w Europie. Proszę bardzo. Proszę pana. Pamiętam, kiedy głosowano anschluss Polski do Unii Europejskiej, że podejmowano decyzję. Wtedy dwa państwa, Czechosłowacja, Czechy, Václav Havel i prezydent Kaczyński zastanawiali się, czy wejść do tej Unii. A to nie były jedyne dwa państwa, które nie wyraziły zgody na Anschluss. Ostatnim państwem, które wchodziło do Unii Europejskiej, były Niemcy, jak dobrze pamiętam. I tam padł jeden warunek postawiony przez Niemcy, że Niemcy wchodzą do Unii Europejskiej pod warunkiem utrzymania pierwszeństwa ustaw i prawodawstwa niemieckiego nad europejskimi i czy to zostało zachowane? To znaczy niezupełnie tak było, jak pan mówi, bo rzeczywiście, kiedy był ratyfikowany nie traktat akcesyjny, bo Niemcy były od samego początku we wspólnotach europejskich, tylko jak był ratyfikowany traktat lizboński, to deputowany do Bundestagu z Bawarii, już nie pamiętam jak on się nazywał, złożył do Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe skargę, że ten traktat lizboński jest niezgodny z niemiecką konstytucją. Trybunał w Karlsruhe uznał, że nie jest niezgodny, ale uzależnił zgodę na ratyfikację tego traktatu przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec od uprzedniego uchwalenia jednej ustawy. Ta ustawa właściwie powtarza pewne sformułowania z konstytucji niemieckiej z 1939 roku. Mianowicie, że żadne prawo nie może wejść w życie na obszarze Republiki Federalnej Niemiec bez uprzedniej zgody obydwu izb parlamentu, Bundestagu i Bundesratu. I ta ustawa została uchwalona, po czym prezydent ratyfikował traktat lizboński. Jakie są praktyczne konsekwencje? Właściwie jedna tego zastrzeżenia. Niemcy mogą forsować na terenie Unii Europejskiej jakieś rozwiązanie prawne, które wszystkie państwa członkowskie będą musiały przyjąć i zastosować, a Niemcy nie. Co z tego wynika? Że Niemcy jako jedyne państwo członkowskie zachowują suwerenność polityczną. A to już są kierownikiem politycznym Unii Europejskiej. Bo niestety nasze władze nie poczyniły takiego zastrzeżenia. I nawet panu prezydentowi Kaczyńskiemu pióro się zbuntowało, nie chciało pisać. A pan Kaczyński tam je zmusił do tego podpisu. Także można powiedzieć, ludzie pobożni powiedzieli, że znak z nieba był dany. No to, ale to jak powiadam, po 12 latach to właśnie mamy teraz, zbieramy tego owoce, ale to trzeba było myśleć o tym wcześniej. Proszę bardzo. Widzę wszystko jasne. A co pan sądzi o bilansie finansowym, jeśli chodzi o te zyski i jakby straty Unii Europejskiej? Proszę państwa, jeśli chodzi o bilans finansowy czysty, to wygląda on tak, że składka polska do Unii Europejskiej, bo Polska musi płacić składkę, no w tej chwili jest dobrze powyżej 20 kilku miliardów złotych. Prawie 30 miliardów złotych, jeśli dobrze pamiętam. No więc ta wysokość tej składki nie jest taka precyzyjna, dlatego że to zależy od kursu walutowego. Kurs walutowy tam podlega pewnym wahaniom, ale to mniej więcej tyle jest.
Polska otrzymuje subwencje z Unii Europejskiej i wychodzi na ten bilans, jak tylko te podsumować te dwie wielkości, to bilans wychodzi na korzyść Polski. Ale, proszę Państwa, w XIX wieku taki francuski prawnik, zresztą bardzo dowcipny człowiek, Fryderyk Bastiat, napisał taką broszurę o tym, co widać i o tym, czego nie widać. No i to, co Polska dostaje z Unii Europejskiej, to widać. To, co Polska do Unii Europejskiej wpłaca, to widać. Natomiast nie widać i tego nie można zobaczyć. Ile Polska ponosi strat z tytułu konieczności dostosowania się do różnych standardów. No, tego nikt nie liczy, bo to nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie. Ale ten bilans ogólny trzeba było uzupełnić o tę kwotę nieznaną. Ale powiadam, nikt jej nie zna. Pan Patryk Jaki niedawno przedstawił taki bilans, że to tam no, niezbyt to korzystne jest. Ja chętnie w to wierzę. Proszę Państwa, jak Polska na początku lat 90. zawarła umowę stowarzyszeniową ze wspólnotami europejskimi, to efektem tej umowy stowarzyszeniowej była konieczność recepcji rozmaitych właśnie standardów unijnych. I bardzo ciekawe było porównanie zakresu recepcji tych standardów z ustawami budżetowymi. Jak się zwiększał deficyt budżetowy? Akurat to równolegle. Im więcej tych standardów żeśmy recypowali, tym wyższy był deficyt budżetowy. I to z roku na rok. I to jest taka jedyna wskazówka tego, co by trzeba było uwzględnić w tym bilansie. Są kraje, które do Unii Europejskiej, jak wspomniałem, nie należą, bo nie chcą. Ja zresztą to mówiłem w 2003 roku, jak było referendum, że zastanówmy się, czy to, bo jeżeli ktoś wierzy, że Niemcy żyłują przez dziesięciolecia własnych podatników, bo chcą dogodzić Grekom, Polakom, Słoweńcom, Czechom i tak, to oczywiście ja mu nie mogę zabronić, żeby w to wierzył, ale sam w to nie wierzę. Niemcy traktują, bo Niemcy są płatnikiem netto, Niemcy traktują Unię Europejską jako inwestycję, która się w pewnym momencie musi zacząć zwracać. I ten moment właśnie nadchodzi. No i mówiłem, że poza Unią jest życie. To nie jest tak, że większość państw świata do Unii Europejskiej nie należy i jakoś żyją. Ba, nawet są państwa europejskie, które nie należą do Unii Europejskiej, bo nie chcą. I mówiłem, że na przykład Szwajcaria jest takim państwem. A, no tak, ale Szwajcaria to jest bogata. No mówię, rzeczywiście jest, ale przecież nie dlatego, że gdzieś się zapisała i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się porządnie prowadzi. To my się też porządnie prowadźmy i nie będziemy mieli takich zależności. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, to tak się trochę wiąże z tym, o co pan pytał. W 90 roku w UPR-ze zaprosiliśmy do Polski Miltona Friedmana. On już nie żyje, to taki laureat Nagrody Nobla z ekonomii. I on zorganizował się spotkanie z tym klubem parlamentarnym, obywatelskim klubem parlamentarnym, czyli tam tym wszyscy poza SLD. I on tam udzielił dwóch rad, które i dzisiaj są aktualne, ale niestety nikt ich nie posłuchał. Bo powiedział tak, to ja tak streszczam jego wypowiedź, bo on to bardziej tak jeszcze rozbudował, że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować, czy studiować przynajmniej rozwiązania, jakie bogate dzisiaj kraje zachodnie stosowały u siebie, kiedy były tak biedne jak Polska.
To bardzo rozsądna rada, tylko jak mówię, nikt jej nie posłuchał. Polska zaczęła, recypując te standardy unijne na podstawie umowy stowarzyszeniowej, Polska zaczęła się zachowywać, jakby była bogatym krajem zachodnim, którym nie była. W rezultacie jeszcze w dodatku doszło do tego, że po 1 maja 2004 roku zostały stworzone warunki polityczne dla realizacji niemieckiego projektu Mitteleuropa z 1915 roku. Ten projekt dotyczył organizacji po ostatecznym zwycięstwie niemieckim w 1915 roku. Niemcy miały nadzieję, że to wygrają wojnę. Jak urządzić Europę Środkowo-Wschodnią? No i tam wykombinowały Niemcy sobie tak, że tam się takie ustanowi takie państwa niby to niepodległe, a tak naprawdę niemieckie protektoraty. I uwaga, uwaga, o gospodarkach trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. No i gospodarka polska w tym kierunku jest właśnie kreowana od 2004 roku, a wcześniej też. No i to są wszystko konsekwencje. Ten niemiecki projekt Mitteleuropa jest jednym z trzech czynników blokujących narodowy potencjał gospodarczy. Blokujących, bo ten potencjał jest większy, no ale nie może być wykorzystany z uwagi na to, że jest zablokowany. Z tych wyliczeń tam wynika, że 535 miliardów jesteśmy jakby do tyłu. Nie, no to te 500 miliardów to są wydatki budżetowe na przyszły rok zaplanowane. 30-miliardowy deficyt jest oficjalny. No i ale dług publiczny przekroczył 1,5 biliona złotych. 1,5 biliona złotych. Tyle jesteśmy do tyłu. To znaczy też nie wiadomo. Dlatego, że minister Rostowski 3 razy zmieniał sposób liczenia długu publicznego. Więc tak naprawdę to niektórzy mówią, że prawdziwy dług publiczny jest 2 razy większy. To jest możliwe. To jest możliwe, zwłaszcza jeżeli się weźmie pod uwagę na przykład zobowiązania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które nie są wliczane do budżetu. Budżet jest tylko gwarantem wypłacalności ZUS-u, bo ZUS ma prawo wypuszczania własnych obligacji. No i one są poza budżetem. To jest wszystko. A to jest drugi budżet państwa. Więc tak to wygląda. Bardzo trudno jest się zorientować właśnie z uwagi na te księgowe ekwilibrystyki. Bardzo trudno jest się zorientować w rzeczywistym. No pan Marian Banaś to ma cały sztab ludzi, fachowców, kontrolerów, którzy te sprawy znają i mają przede wszystkim dostęp do dokumentów. A tacy szaraczkowie jak ja, biedni felietoniści, to my nawet nie możemy marzyć o takich możliwościach. Także, ale to tak czujemy przez skórę, że to tak wygląda. No a jeszcze mamy projekt ideologiczny, który Unia Europejska właśnie na naszych oczach intensywnie realizuje. Ten projekt ideologiczny to jest nic innego jak rewolucja komunistyczna, która znajduje się w tej chwili w Europie, nie tylko w Europie, w pełnym natarciu z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej i instytucji państw członkowskich. Jeżeli coś nas dezorientuje, to tylko, że tak nie jest, to tylko dlatego, że ta rewolucja komunistyczna na tym etapie prowadzona jest według zupełnie innej strategii niż ta, którą myśmy poznali, bo myśmy poznali strategię bolszewicką. Ale nie jest to jedyna strategia, bo są również strategie alternatywne. Strategia bolszewicka składała się z 3 elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, bo likwidacji własności prywatnej, masowego terroru i masowego duraczenia, czyli indoktrynacji.
nie można powiedzieć, żeby ta strategia nie przyniosła żadnych rezultatów. No przyniosła. Do dzisiaj całe narody nie mogą się pozbierać po tym eksperymencie. 100 milionów ludzi nie przeżyło tego eksperymentu, więc nie można powiedzieć, że żadnych rezultatów to nie przyniosło. Ale na dłuższą metę okazała się ta strategia mało efektywna. W związku z tym obecnie od niej odstąpiono. I rewolucja komunistyczna prowadzona jest według strategii, którą jeszcze w latach 20. XX wieku zalecał taki włoski komunista Antoni Gramsci. Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli sfera kultury. W związku z tym na pierwszy plan w tej nowej strategii wysuwa się masowe duraczenie. Masowe duraczenie, które się odbywa przy pomocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone. Wystarczy przejrzeć ustawodawstwo krajów członkowskich. To jeszcze są rozmaite postulaty, żeby tam zaostrzyć odpowiedzialność za język nienawiści i tak dalej. No to są narzędzia terroru, ale nie są stosowane w skali masowej. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że masowe duraczenie przynosi znakomite rezultaty. Przynosi znakomite rezultaty. W związku z tym drugi powód jest taki, no przestrzegał jeszcze przed tym Mikołaj Machiavelli w Księciu, pisząc, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Nie trzeba nim szafować, między innymi dlatego, żeby przedwcześnie nie płoszyć potencjalnych ofiar. Bo terror to nie jest nic przyjemnego, ale ma jedną zaletę. Człowiek terroryzowany zdaje sobie sprawę z tego, że jest terroryzowany. On wie o tym, to nie trudno to zauważyć, prawda, że jest się obiektem terroru. Czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie. Czasami nie przeżyje tego, czasami wychodzi z tego tak poobijany, że już nic mu się nie chce, ale cały czas myśli po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany przy pomocy tej piekielnej triady, on nie wie, że jest zoperowany. On myśli tylko naprawdę. Tymczasem żyje w rzeczywistości podstawionej. Żyje w rzeczywistości podstawionej. Na nic już nie czeka. Myśli, że tylko naprawdę. Więc ta strategia, mimo że jest z pozoru łagodniejsza, bo tam nikogo się nie morduje, tam żadnych takich gnilnych mas za sobą nie zostawia, ale jest groźniejsza, bardziej, bo jest podstępna. Bo jest podstępna. Proszę Państwa, strategia rewolucji komunistycznej się zmieniła, ale cel rewolucji się nie zmienił. Celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli. To się robi raz na zawsze. Jak ktoś się raz wyrzeknie wolnej woli, to już jej nie odzyskuje. Już jej nie odzyskuje, nawet jakby chciał. Coś takiego jest tajemniczego w naturze ludzkiej, że to jest, ta rezygnacja ma charakter nieodwołalny. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie co i rusz trzeba dokonywać osobistych wyborów. Codziennie trzeba dokonywać rozmaitych osobistych wyborów, a on właśnie już tej umiejętności się wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu sztucznego środowiska, w którym on mógłby żyć, w postaci państwa totalitarnego. Czym się charakteryzuje państwo totalitarne? Tym, między innymi, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. Żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej, bo to też jest władza, i w dodatku autonomiczna względem państwowej. No to co widzimy? Na naszych oczach ta władza już została zlikwidowana. Został z niej tylko obowiązek alimentacyjny. Takie zewnętrzne formy jeszcze są, ale to można porównać do orła wypchanego.
On ma wszystko to samo, co i żywy orzeł, ma dziób, szpony, skrzydła, ale nie lata. Ale nie lata. I coś takiego mamy, z czymś takim mamy do czynienia w przypadku władzy rosyjskiej, bo jeżeli w stosunkach rodzin, w stosunki rodzinne wchodzi urzędnik ze ostatnim słowem jako arbiter, no to władzy rodzicielskiej już nie ma. Już nie ma. To jest tylko atrapa. Państwo totalitarne nie toleruje władzy religijnej, bo to też jest władza i powinna być autonomiczna, przynajmniej powinna być autonomiczna względem państwowej. No i bardzo piękną ofertę przedstawił francuski prezydent Mikołaj Sarkozy pod adresem Kościoła katolickiego, jak jeszcze był prezydentem, powiedział tak. Jeżeli Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, co to znaczy w przełożeniu na język ludzki, no wyrzeknie się wszelkich pretensji do sprawowania przywództwa moralnego i zdegraduje się do roli organizacji socjalno-charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, tam te procesje wszystkie takie te, no to nawet może być finansowany przez państwo, a co to komu szkodzi? Natomiast jeśli się nie zgodzi, nie zaakceptuje zasady, no to wojna. Ponieważ jeszcze nie wszyscy wywiesili białą flagę, no to mamy coś w rodzaju takiej wojny partyzanckiej. I proszę państwa, bardzo ważny kolejny cel rewolucji komunistycznej, czy cecha państwa totalitarnego jako celu rewolucji komunistycznej, państwo totalitarne nie toleruje również jeszcze jednej władzy, mianowicie władzy właściciela nad rzeczą. Bo to też jest władza. I państwo totalitarne tej władzy też nie toleruje. Skutkiem ubocznym tego braku tolerancji dla własności, dla władzy właścicielskiej, jest biurokratyzacja Unii Europejskiej i przeregulowanie gospodarki. Właściciel już nie ma, właściwie o niczym nie decyduje. Za niego decydują urzędnicy. To jest proces przechwytywania, stopniowego przechwytywania władzy wynikającej z uprawnień właścicielskich. No, daleko nie szukając, właściciel, który na swoim gruncie zasadził drzewo, nie może go wyciąć bez pozwolenia urzędnika gminnego, chociaż on tego drzewa nie sadził, prawda, ani grunt nie jest denomina jego. Ale to pokazuje, jak daleko już żeśmy na tej drodze zaszli, jak daleko posunęło się państwo totalitarne bez przerywania nam snu. Bez przerywania nam snu. No i teraz mamy problem. Mamy problem. Czy mamy poddać się biernie tej rewolucji komunistycznej, na końcu której jest państwo totalitarne jako środowisko dla człowieków sowieckich? Czy też mamy jakoś ratować się? Tym bardziej, że to nie chodzi tylko o taki skutek, bo jak państwo może pamiętacie, państwo młodsi to nie pamiętacie, ale państwo starsi z pewnością pamiętają taką kultową piosenkę komunistów, komunistyczną, mianowicie międzynarodówkę. Tam oni wyśpiewywali, być może nie do końca zdając sobie sprawę, co mają na myśli, wyśpiewywali między innymi przeszłości ślad dłoni nasza zmiata. O jaki przeszłości ślad im chodziło? O cywilizację łacińską. Komuniści są wrogami cywilizacji łacińskiej, dlatego że no, to jest zupełnie inna propozycja niż państwo totalitarne. Cywilizacja łacińska nie przewiduje takiego fenomenu jak państwo totalitarne, bo cywilizacja łacińska ufundowana jest na trzech takich filarach. Greckim stosunku do prawdy, czyli przekonaniu, że prawda istnieje obiektywnie, takiej zasadniczej, nieusuwalnej sprzeczności z tym fundamentem cywilizacji łacińskiej jest tak zwana mądrość etapu, którą praktykuje się w państwie totalitarnym. Co, palę wszystko, co kochałem, kocham wszystko, co paliłem. Na tym polega mądrość etapu. Jak przyjrzymy się na przykład funkcjonowaniu pana redaktora Adama Michnika, to widzimy, że on świetnie sobie z tym radzi, jakby był jakimś wzorcowym człowiekiem sowieckim. Mądrość etapu ma, że tak powiem, obcykaną do perfekcji. No ale my nie chcemy
praktykować mądrości etapu. Chcemy więcej pewności mieć, że coś jest prawdą, coś jest fałszem i tak dalej. No i to jest ten jeden ten filar cywilizacji łacińskiej, który jest nie do pogodzenia z celem rewolucji komunistycznej. Drugim filarem cywilizacji łacińskiej są zasady prawa rzymskiego. Że nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, że volenti non fit in jura, czyli chcącemu dzieje się krzywda, że właściciel ma wyłączną władzę nad rzeczą, prawda? To, że rewolucja komunistyczna w ogóle takich rzeczy nie przyjmuje do wiadomości. W ogóle nie przyjmuje tego do wiadomości. No i wreszcie trzecim takim filarem cywilizacji łacińskiej jest etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego państwa. Żeby taką podstawę uznać, to nie trzeba wcale wierzyć w Boga. Znaczy dobrze jest, jak się jeszcze przy tym wierzy, ale nie jest to warunek konieczny, bo można, nie wierząc w Boga, można doceniać zalety etyki chrześcijańskiej, która rzeczywiście ma mnóstwo zalet. No i do tego stopnia te zalety są żywotne, że nawet można, nawet wrogowie cywilizacji łacińskiej mogą na nich pasożytować. Dzięki nim mogą pasożytować, dzięki nim mogą, że tak powiem, te cywilizacje zwalczać, więc jest to wartość ogromna i nieprzemijająca. Proszę Państwa, zatem mamy taki oto projekt ideologiczny, który jest realizowany i wydawałoby się, że no już nie będzie żadnego sprzeciwu, że nikt nie podniesie głosu sprzeciwu, tymczasem ten głos sprzeciwu się podnosi. Ten głos sprzeciwu się podnosi i to podnosi się coraz głośniej. Również w Białymstoku, z tego co wiem, to się podnosi coraz głośniej, czy szczególnie nawet w Białymstoku. No, od czegoś trzeba zacząć, prawda? Dlaczego, jak Pan Jezus urodził się w Betlejem, to dlaczego ten sprzeciw nie może się zamanifestować w Białymstoku? I tak jakby trawestując te proroctwa starotestamentowe, i ty, Białystoku, nie jesteś najmniejszy spośród miast, prawda, i tak dalej, albowiem z ciebie wyjdzie, i tak dalej, i tak dalej. Także, proszę Państwa, mamy do czynienia z reakcją na rewolucję komunistyczną.